Zapach wigilijnej kolacji już unosi się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To są akurat pierogi z kapustą i grzybami. W tej chwili wczoraj zostało ugotowane około 500 kilo, a dzisiaj będzie następne kilkaset kilogramów. Także naprawdę każdy będzie zaspokojony. A te setki kilogramów składników złożą się na potrawy, które trafią do około 3000 samotnych osób. W sobotę o godzinie 16 odbędzie się tutaj metropolitalna wigilia dla samotnych. Po dwuletniej przerwie wywołanej epidemią odbędzie się stacjonarnie, a nie jak wówczas na dowóz. Będziemy mieć tradycyjne wigilijne polskie potrawy. Będziemy mieć karpia, będziemy mieć kapustę z grochem, barsz oczywiście z uszkami, pierogi i sałatkę wykonaną w duchu zero waste, czyli z warzyw, które zostały na pogotowaniu w barszczu. Będziemy przygotować przepyszną sałatkę dla potrzebujących. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym praca wre od samego rana. Zaangażowanych jest w nią wielu wolontariuszy, w tym także uczniowie katowickich szkół. Pomoc to była tylko i wyłącznie od serca, a aktualnie zajmujemy się segregowaniem mandarynek. Tutaj na sali walczymy od wczoraj. Tak jak widać, już stoły są porozkładane, już są kartki, już są stroiki porozkładane, szopka już jest, scena już jest przygotowana. Dzisiaj będziemy rozkładać zastawy, szlify do końca, kącik dla dzieci jest przygotowany, więc nic, tylko czekać na osoby, które tego potrzebują. W metropolitalnej wigilii dla samotnych może wziąć udział każda samotna lub znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej osoba. Wystarczy zgłosić się do jednego ze sklepów socjalnych w Katowicach lub Tychach. Od wczoraj w całym województwie wypadają kursy komunikacji miejskiej. W czwartek od rana nie zrealizowano ponad 100 kursów, a wiele połączeń dojechało z dużym opóźnieniem. Przez utrudnienia ucierpieli mieszkańcy Bytomia, Piekar Śląskich, Tarnowskich Gór i Katowic. Spóźniają się nawet do 20 minut i to utrudnia, zwłaszcza, że teraz często się muszę przesiadać. No i niestety nie pozwala mi to dojechać na czas. Spóźniają się, a odwoływane też się zdarzają. Zazwyczaj jeżdżą stąd właśnie, z stacji kurde Bytomskiej, a nie jeżdżą punktualnie, więc nie mam pojęcia, czemu się spóźniają. W piątek do późnego popołudnia nie odbyło się ponad 90 kursów. Największe utrudnienia występują na liniach kursujących w Katowicach, Chorzowie, Tarnowskich Górach i Bytomiu. Na przewoźników, którzy nie wykonają wymaganej liczby kursów, zostanie nałożona kara finansowa. Grozi im też zerwanie umowy, jak miało to miejsce w listopadzie, gdy ZTM zerwało umowę z dwoma przewoźnikami. Odwoływane kursy to rzecz niezależna od zarządu transportu metropolitalnego, często trudna do przewidzenia. Jest to zależne od bieżącej sytuacji kadrowej firm przewozowych. W momencie, kiedy takie informacje dostaniemy od tych firm przewozowych, to aktualnie je na bieżąco zamieszczamy na Facebooku. Podczas świąt komunikacja miejska będzie jeździła według rozkładu niedzielnego. Nie jest jeszcze wiadomo, czy w tym okresie odwołane zostaną jakieś kursy. Wszystkie informacje o zmianach w rozkładzie jazdy można znaleźć w mediach społecznościowych Zarządu Transportu Metropolitalnego. Kolorowe, ruchome i żywe. Mowa oczywiście o szopkach bożonarodzeniowych, które stanęły w wielu miastach w województwie śląskim. To mysłowicka dzielnica Kosztowej, parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Parafianie wykonali tu dużą, ruchomą szopkę ze śląskimi akcentami. No, pracujemy tu wszyscy, no, przed barburką my zaczęli, no, tak powoli. No. Wiadomo, że nie po całych dniach, tylko kilka godzin dziennie, 2-3 godziny, bo każdy ma swoją robotę jeszcze, nie? No i tak wyszło. Jest satysfakcja z efektu? No na pewno, no jest. Cieszy oko, nie? I powinna też ucieszyć oczy mieszkańców, którzy będą mogli oglądać ją po wigilijnej pasterce. W szopce można zobaczyć choćby szybkopalniany, karuzele czy młyn. Są także miniatury Jerozolimy i Kosztowskiego Kościoła. Ta szopka ruchoma to jest w zasadzie dzieło naszego księdza proboszcza, który 7 lat temu do tej parafii przyszedł i z taką wizją przyszedł takiej żywej stajenki. Początkowo sceptycznie byliśmy nastawieni do tego, bo powiedzmy, że nie do końca mogliśmy to zrozumieć, że coś takiego na Kosztowach można, że coś takiego można zrobić. Zawsze jakaś tam szopka była, ale była to jakby miniatura tego, co jest.
Ale szopkę można mieć też na własnym podwórku, przy domu. Taką wykonał mieszkaniec Zabrza Dorian Kusz i zaprasza wszystkich mieszkańców do odwiedzin. Zaciekawieni sąsiedzi przychodzą i oglądają. Szopka zdecydowanie się podoba. Wszyscy są bardzo zaskoczeni, zdziwieni i zadowoleni, ale mi się wydaje, że ja jeszcze bardziej jestem zaskoczony taką ilością, ile tutaj wieczorami przychodzi ludzi. Są zadowoleni, ja jestem zadowolony. No i są też właśnie tak zdziwieni, że aż tak duże te figury są. Duże, ale nie tylko figury, bo także żywe zwierzęta można z kolei zobaczyć na wzgórzu zamkowym w Będzinie. Tu na odwiedzających czekają m.in. kuce, osły i kozy. Szopkę można oglądać od 22 grudnia aż do 8 stycznia, czyli przez cały ten długi weekend Trzech Króli. I to jest szopka, która już od 10 lat powstaje w porozumieniu między miastem a parafią Świętej Trójcy w Będzinie. Aż żal pomyśleć, że za jakiś czas święta dobiegną końca, a szopki trzeba będzie rozebrać i gdzieś schować do przyszłego roku. Kiedy się ustatkujesz, może czas na drugie dziecko, marnie coś wyglądasz, czyli można rzec klasyka przy polskim świątecznym stole. Święta mają do siebie to, że widząc się z bliskimi, czasami ten jeden raz w roku potrafimy rozmawiać o wszystkim i o wszystko się pokłócić. Zapytaliśmy mieszkańców regionu, jakie tematy są najbardziej newralgicznymi podczas wspólnych świątecznych spotkań. Polityce. Polityka. U mnie tego nie ma w domu, to nie wiem, naprawdę. O karpia. Jak jest zrobiony? Że ktoś za dużo wypił? Trudno mi powiedzieć, ja się nie kłócę, także o politykę prawdopodobnie. I to właśnie politykę wskazywano najczęściej jako niemal stały punkt programu świątecznych debat. Wynika to z faktu, iż będąc w ciągłej pogoni, zwyczajnie brakuje nam czasu na trudne rozmowy z bliskimi. W tym roku zdaniem psychologa może być podobnie, ponieważ aktualna sytuacja geopolityczna i popandemiczna rzeczywistość odcisnęły mocne piętno w sferze psychicznej społeczeństwa. Ja zauważam wśród moich klientów bardzo duże nasilenie kwestii związanych z lękami, z obniżonym nastrojem. Ja myślę, że o ile pandemia nie spowodowała tego, tak wojna bardzo mocno na to wpłynęła. I myślę, że szukamy generalnie pomocy u najbliższych, u tych, z którymi możemy się podzielić naszymi jakimiś obawami, co do tego, w jakim stanie jesteśmy. Zdaniem psychologa to również fakt zrozumienia i można powiedzieć łączenia się w bólu sprawia, że tak chętnie w okolicznościach radosnych spotkań rozmawiamy na mniej radosne tematy. W ten sposób chcemy poradzić sobie z nie zawsze kolorową rzeczywistością. Ta powoduje spory, a różnice zdań potęguje to, czego na co dzień mamy po prostu dosyć. Na pewno to, co mamy w sklepach tak naprawdę, czyli przede wszystkim drożyzna, wysoka inflacja, spadające pensje, spadająca wartość nabywcza, czyli to, ile Polak może ze swoją przeciętną pensję kupić, a może kupić no przynajmniej o 20, jak nie więcej, procent mniej. No na pewno zbliżające się wybory, bo one się już zbliżają wielkimi krokami. To już jest niecały rok. Widzimy teraz chociażby poprawkę PiS-u w stosunku do kodeksu, czy w związku ze zmianą kodeksu wyborczego, więc to na pewno będzie temat. No i cała bieżąca kwestia do chociażby Lotosu i różnych potknięć, afer mniejszych, większych. Afer jednak da się uniknąć. Wystarczy odrobina uśmiechu, wzajemnego zrozumienia i pozostawienia spraw codziennych, choć na chwilę na boku. Przyda się również dobre słowo, którym dziś podzielili się mieszkańcy regionu. Zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze tak naprawdę, a potem to co kto sobie zamarzy już. Dużych prezentów. Żeby rozumnie myśleli, po prostu, no i zdrowia, szczęścia, wszystkiego dobrego. Bażaju wszystkim mieszkańcom Katowic i województwa śląskiego mocnego zdrowia i szczęścia. I mirnego nieba nad głową. Spokoju, dużo spokoju, no i zdrowia. Myślę, że ludzie się powinni porozumiewać, spotykać, rozmawiać, no a tego niestety brakuje. Co najważniejsze, no to więcej uśmiechu i pozytywnej energii. I do tych życzeń, spotkań, porozumień i rozmów bez kłótni również się dołączamy. Jeśli po świętach zostanie Wam jedzenie, to nie powinniście go wyrzucać. Stowarzyszenie Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom zaprasza na poświąteczną zbiórkę jedzenia dla potrzebujących, która odbędzie się 27 grudnia przy ulicy Stawowej w Katowicach. W godzinach od 11 do 14 organizujemy poświąteczną zbiórkę żywności. Kolejna zbiórka żywności tak naprawdę w Katowicach, organizujemy ją co pół roku po każdych świętach.
W poprzednich latach było bardzo dużo artykułów. Z roku na rok to zainteresowanie jest coraz większe. No i uważam, że zwiększa się też świadomość ludzi w zakresie tego, że nie wolno marnować tej żywności. W zakresie tego, że nie można marnować tej żywności, tylko po prostu należy się podzielić z osobami potrzebującymi. Będzie można przynieść świąteczne potrawy, pieczywo, nabiał, konserwy czy wędliny. Artykuły zebrane w tym roku zostaną przekazane do Stowarzyszenia Nowe Zabrze, które przekaże je do jadłodzielni znajdującej się przy parafii świętej Anny. Głównym celem funkcjonowania jadłodzielni jest pomoc całoroczna. Właśnie dlatego naszą dumą jest to, że te jadłodzielnie funkcjonują od kilku lat. Natomiast byłoby to niemożliwe, gdyby nie pomoc dobrych ludzi, którzy chcą się dzielić. I tak naprawdę główną intencją i głównym mottem, który towarzyszy naszym jadłodzielniom, jest to, że dobro mnoży się wtedy, kiedy się nim dzielimy. Podczas trwania zbiórki osoby bezdomne i potrzebujące będą mogły także podejść na stawową i wziąć jedzenie, którego będą potrzebować.